Turniej nie był łatwy. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko ogromną wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętnością udzielania pomocy poszkodowanym. Upozorowano 10 różnych sytuacji losowych, w których trzeba było dowieść swoich niezawodnych umiejętności ratowniczych. Co roku było tak, że zawody wygrywali wejherowianie. Tym razem drużyna z kościerskiego ekonomika okazała się lepsza. Ranga tych zawodów, zawodów wojewódzkich, zawodów powiatowych, w naszym odczuciu przystwarza nam coraz większe sukcesy. Dlaczego? Dlatego, że profesjonalnie ratownictwem medycznym w układzie grup młodzieżowych zajmuje się PCK Wejherowo. I dlatego szkoły gdyńskie, szkoły wejherowskie zawsze miały większe szanse niż my. No i teraz po kilku latach udało nam się, zawsze nasza pozycja była drugiego, trzeciego miejsca, udało nam się zwyciężyć i jedziemy na zawody ogólnopolskie do Opola. Ekonomik reprezentować będzie nasze województwo podczas ogólnopolskich zawodów ratownictwa medycznego. Odbędą się one już w ten weekend. Bardzo mało czasu, dlatego że w sobotę już wyjeżdżamy, startujemy w niedzielę. No i mamy nadzieję, że nie przyniesiemy wstydu Kościerzynie, bo nie tylko Kościerzynę reprezentujemy, ale całe województwo pomorskie. Jeśli drużyna z ekonomika znów zdeklasuje rywali, pojedzie na zawody ogólnoświatowe. Jest więc o co walczyć.